Jo, trzymajmy Widzowie! z tej strony kebus. E, przychodzę do Was z szybkim newsem. Dzisiaj taki szybki odcineczek, dosyć. E, ale no muszę, muszę go zrobić. Zobaczcie, co się dzieje na legendach z Antwerpu, bo tutaj się dzieje naprawdę mocno. E, supply mega, mega zmalał. Wczoraj około 160 tysięcy, dzisiaj 130, niecałe. A czy całe, e, niecałe 140 o to mi chodziło. No dzieje się ciekawie. Dosyć mocny naprawdę mocny wzrost jak na legendy, także jest naprawdę ciekawie. W sumie to jest główna informacja, którą chcę właśnie w tym filmie przekazać. E, a jutro będą dwa filmy w ogóle, także polecam sobie oglądać, jak będziecie. No, co do reszty kapsułek, no to tutaj niestety spada. Ale najważniejszy news na dziś, widzowie, to jest, że właśnie legendy sobie tak lecą. I zobaczcie sobie, że dzisiaj mieliśmy dosyć fajny pik. Także ten supply, no, zmniejsza się, zmniejsza się diametralnie. A co za tym, oczywiście, idzie, cena idzie w górę. Także nas to bardzo zadowala. Jeżeli ktoś ma legendy, polecam się gdzieś wokół nich kręcić i polecam sobie to cały czas analizować i sprawdzać. No, bo myślę, że. Moment na sprzedaż już nie jest najgłupszy, bo już można wyjść na plus. E, aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek. Co, co ja chciałem powiedzieć? No, generalnie trzymałbym to jeszcze na Waszym miejscu. Jeżeli ktoś ma poinwestowane w inne kapsuły, to również je trzymajcie, e, bo ta lawina w końcu śieknie. No, może lawina to jest za duże słowo, ale generalnie ten anwerb będzie sobie gdzieś tam rusł e, i nas to oczywiście cieszy. Także pamiętajcie, nie ma co panikować, jest fajnie i tego się trzymajmy. Dzięki za oglądanie. Jutro dwa odcinki, trzymajcie się. Cześć.